Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, pastor Cyrikas w jednym ze swoich oceranków pod tytułem Jak wygląda prawdziwy Kościół próbuje obalić pionową strukturę Kościoła rzymskokatolickiego, prawda, czyli wierny ksiądz, biskup, papież, nie? Że ta władza jest, nie? Pionowa, pastor coś kombinuje, jakieś struktura pozioma, tak? Co prawda uznaje tam urzędy nauczycielskie, posługi i tak dalej, tylko to, co chcę powiedzieć przez tą swoją poziomą strukturę, to pewnie to, co powtarzają wszyscy razem w protestantyzmie, że oni tam są wszyscy równi. O, czyli jesteśmy równi, ja jestem tu apostoł, tu jestem prorokiem, tam ktoś jest nauczycielem, ale wszyscy jesteśmy równi. No, jak ta równość w praktyce wygląda, pewnie możemy się domyślać, bo jakby przyszedł, załóżmy, pastor Cyrikas na wykład, a tam na wykładzie stoi mu równy bądź równa jemu wyznawczyni i mówi: panie pastorze, ja dzisiaj kładę Słowo Boże na mównicę, ja dzisiaj głoszę. No przecież jesteśmy równi, nie? Albo dzisiaj robimy tak i tak, mszy, wieczerzy nie będzie dzisiaj, będzie jutro, nie? No ciekawe, czy pastor uznałby taką równość, prawda? Ładnie by usiadł w ławce i wysłuchał, co owa wierząca ma do powiedzenia i czy by faktycznie przestawił, prawda, to łamanie chleba na inny dzień. No, przypuszczam, że wyglądałoby to inaczej. Moi drodzy, robi to pastor w sposób bardzo nieudolny. Odsłuchamy sobie troszeczkę jego wypowiedzi, końcowej wypowiedzi. Prawda? Ale zobaczmy, nic nie potrafi pokazać. Przez całe 17 minut nie odwołuje się ani razu do Słowa Bożego. Odwołuje się tylko po to, żeby wykazać, że Chrystus do Piotra nie powiedział, że jest skałą, na której zbuduje swój kościół. I praktycznie to jest wszystko, do czego odwołuje się pastor Cyrikas, tak? Ale nie potrafi biblijnie wykazać tej poziomej struktury Kościoła. No to za chwilę sobie przejdziemy do Słowa Bożego, ale najpierw sobie wysłuchamy pastora Cyrikasa, który krytykuje tylko papiestwo i fakt, że chce podważyć, że Piotr był w Rzymie. Oddaję mu głos. Jesteś tylko ułamkiem skalnym. Jesteś po prostu kamieniem, mówiąc wprost. A ja na tej skale, na tym objawieniu. Dobrze, wokół tej sprawy, w ogóle po co Chrystus zmienia mu imię? Przecież był Szymonem, dlaczego zmienia mu imię na Piotr? Dlaczego daje mu klucze? Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Nigdzie nie mówi, wam daje i tak dalej. Klucze dostał tylko Piotr. Poza tym pytanie, dlaczego, skoro to był zwykły Szymuś, dlaczego ten zwykły Szymuś po wyznaniu Jezusa Synem Bożym stał się Piotrem? Dlaczego innym nie powiedział, słuchajcie, wy też jesteście jakimiś tam skalnymi odłamkami? Odpowiecie to? No, powiedział mu, że jest skałą, bo stał się wyróżniony od innych. Wybrany od innych, żeby dostać klucze. No ale tego już faktu trzeba pominąć, trzeba tylko tutaj się powołać na Grekę, że tam niby tak powiedział, a nie tak. Trzeba patrzeć na cały kontekst wypowiedzi Chrystusa. On jednoznacznie wskazuje, że jednak po tej wypowiedzi, po tym wyznaniu Piotra, że Chrystus jest Mesjaszem, Synem Boga, Piotr już zajął troszkę inne miejsce w oku Boga. Już sam fakt, że zmienia mu nazwisko, czy zmienia mu imię. Szymonie, synu Jony. Zobaczcie, moi drodzy, jakie to jest, jakie to ma znaczenie. To może przejdźmy sobie do tego fragmentu, bo to ma ogromne znaczenie. Właśnie ta reakcja Chrystusa na wyznanie.
Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, mówi Piotr, czy Szymon, nie? I zobaczmy 17. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś, Szymonie, Synu Jona. Synu Jony. Tu jest, moi drodzy, pewien kluczyk. Szymonie, Synu Jona. Tak? Dlaczego to jest tak ważne? Bo tak, Szymon, syn Jony, jeżeli wejdziemy sobie, moi drodzy, w Stary Testament, tak? No i nawet w Ewangelii Świętego Mateusza, Łukasza, jeżeli jest ta chronologia pisana, prawda? Ten syn tego, ten z rodu takiego, syn tego, ten syn tego, ten syn tamtego, tak? Po prostu tak się definiowało osobę, tak? Szymon, syn Jony. Albowiem nie objawił ci tego duch, lecz ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr. To co, był Szymuś, a teraz nagle staje się Piotrem? I później już w Nowym Testamencie jest Piotr, nie jest Szymon? Szymon Jony, oficjalne wyznanie osoby Piotra, tak jak policjant zatrzyma kogoś na ulicy. O, dobra, Albert, syn Stanisława, tak? No to tak jest w papierach. A więc Chrystus jakby mu zagląda w papiery, Szymon syn Jony, ale nazywa go Piotrem, tobie dam klucze. A więc już tutaj osoba Piotra, Szymona syna Jony, nabiera pewnej wyjątkowości, tak? No oczywiście jest paś, owce moje, Chrystus najwyższy pasterz, do nikogo nie powiedział. W sposób taki, można powiedzieć, jak z katedra, paś owce moje przekazuje władzę z pasterską, zostawię swoje owce jednemu, tak? Papież je pasie, ma innych, było ich 12, później ustanawiali starszych, ale on ma klucze, on ma to zwierzchnictwo nad owcami. Idź i umacniaj braci twoich, tak? 22 rozdział Ewangelii Świętego Łukasza, kiedy Chrystus modlił się za Piotra. Więc już wtedy, jeszcze dobrze Chrystus nie odszedł, już wtedy szatan zamyśliwał, co by tu zrobić, żeby uderzyć w Piotra. Objawienie, które otrzymałeś, które nie jest podważane w jakikolwiek sposób, który jest fundamentem wszelkiej wiary, zbuduje swój Kościół. Kościół nigdy nie był zbudowany na Petrosie, czyli na Piotrze, a Piotr nigdy nie był papieżem. Wszystkie dokumenty historyczne jakichkolwiek kościołów, także Kościoła katolickiego, nie są w stanie udowodnić, że kiedykolwiek Piotr był w Rzymie. Przyjmując to nawet za fakt, no nie było Piotra w Rzymie. Załóżmy, że tak było. No oczywiście grób świętego Piotra jest pod ołtarzem na Watykanie. Ale przyjmijmy to za fakt. Święty Piotr nie był w Rzymie. Czy to, że nie był w Rzymie, zakładając, że nie był w Rzymie, może podważyć to, że dostał klucze od Chrystusa? Czy to, że zakładając, że nie był w Rzymie, tak? Jaka wartość ma ten argument? Piotr nie jest papieżem, bo nie był w Rzymie, bo to się tak równa, nie? Piotr nie był w Rzymie, więc nie jest papieżem, ale jakie to ma być uargumentowanie? Co to ma być za argument? Dlaczego Piotr nie otrzymał kluczy? Dlaczego Piotr nie otrzymał przekazania owiec od Chrystusa? Bo co? Bo nie był w Rzymie? Albo inaczej, Piotr nie był w Rzymie, dlatego Chrystus mu nie powiedział, paś owce moje. Piotr nie był w Rzymie, dlatego Chrystus nie dał mu kluczy. Piotr nie był w Rzymie, dlatego Szymon co dalej był Szymonem synem Jony? Czy Piotr? Czy Piotrem? No właśnie,
To jest taki argument na siłę coś nakręcić, żeby wykręcić. Zakładając nawet, że Piotr nie był w Rzymie, nie neguje tego, że dostał władzę, kluczy i że nakazał mu Chrystus paść jego owce. No oczywiście wiemy, że Piotr był w Rzymie, tam został ukrzyżowany głową w dół. Nie są w stanie udowodnić, że kiedykolwiek Piotr był w Rzymie. Jeden z ojców Kościoła, dosłownie... A proszę mi pokazać dokumenty jednoznaczne, które by powiedziały, że Piotr nie był w Rzymie. No bo mówisz, że jakiś jeden ojciec Kościoła wspomina, tak? Proszę. Jeden wspomina pobyt Piotra w Rzymie. Dziesiątki czy setki innych pisarzy, ojców Kościoła w ogóle na ten temat nic nie wspominają, a ten jeden, nie pamiętam w tej chwili jego imienia, wspomina jedynie jego pobyt i nic ponad to. Dobrze, to a więc jednak jest jakiś cień, prawda, który, jakiś promyk, który pozwala nam zrozumieć, że Kościół ma rację, tak? Bo jakiś ojciec Kościoła wspomina, że tam pobyt, że tam był. To proszę mi pokazać pisma ojców Kościoła, którzy mówią, że Piotr nigdy nie był w Rzymie. O, pokażesz mi to, że Piotr nigdy nie był w Rzymie. No właśnie. Fakt, że coś nie jest wspomniane, prawda, w pismach, nie może być do końca uznane jako koronny argument na to, że Piotra w Rzymie nie było. Bo była to rzecz oczywista, że Piotr był w Rzymie, tak? I właśnie tam na jego grobie powstała piękna bazylika w stylu chyba bizantyjskim, którą w XVI wieku przerobiono na dzisiejszy Watykan. Ale już tam, na miejscu śmierci świętego Piotra, właśnie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, zaraz po tam w IV wieku zaczęto wznosić wielką bazylikę i z czerwonej cegły. Jeżeli zejdzie się, ja to miałem okazję widzieć to, być, nie wiem tam ile, kilkanaście metrów pod ołtarzem Bazyliki Głównej świętego Piotra, schodzi się do schodami i tam normalnie są szczątki z czerwonej rzymskiej cegły, takie jak tam w tamtych czasach stosowano, kaplicy. I mało z tego, ołtarz nad bazyliką, znaczy ten główny w bazylice, jest nad kaplicą, nad prezbiterium, gdzie też jest ołtarz ze starej świątyni. A ten ołtarz ze starej świątyni z kolei stoi na miejscu ukrzyżowania świętego Piotra. Tak? No właśnie. Ale pomińmy to. Taki argument nie jest argumentem. Świadczy o słabości protestantów. Dlaczego? Dlatego, ponieważ protestanci, bardziej niż jakimiś takimi, o, nie jest napisane, że Piotr był w Rzymie, a więc nie jest papieżem, no to jest po prostu mizerna słabość. O pionowym charakterze Kościoła świadczy chociażby Dzieje Apostolskie, gdzie święty Paweł pisze do biskupów, że zostaliście ustanowieni biskupami, by paść stado Boże. No, jeśli ktoś pasie stado Boże, to znaczy, że jest pasterz i jest owca. No, pasterz ma większe, ma władzę nad owcami, tak? Poza tym w liście do Hebrajczyków też jest napisane, 13-17, bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli. No, jeżeli mam, ktoś jest przełożonym, któremu ja mam być uległy i posłuszny, to znaczy, że ten przełożony pełni wyższą funkcję niż ja, tak? W pionowej, w poziomej układance, strukturze, jak tu pastor Cyryka spróbuje, to kto komu ma być posłuszny? Kto nad kim stoi? No,
pastor pewnie jest nietykalny, nie? No ale już sam fakt, że pastor staje i wydaje rozkazy i organizuje kościół, a reszta go słucha, świadczy o tym, że ta próba na wciskanie nam, katolikom, że wy macie poziomą struktury, jest fałszem. No, drodzy protestanci, od pastora Cyrikasa, przy następnym spotkaniu w niedzielę czy na tygodniu, proszę bardzo, przyjdzie pastor, ale niech umówcie się, że ktoś tam stanie za amboną i powie: pastorze, ja jestem równy tobie, dzisiaj ja głoszę, ty siadaj, ja prowadzę łamanie chleba. No zobaczcie, jaka będzie reakcja, bo w poziomej tej strukturze to tak powinno wyglądać. Że on powinien siąść i was słuchać. A jeżeli się postawi, no to znaczy, że jest tak pozioma, że jednak nie jest pozioma, tylko pozioma może być tak między wami, no ale pastor musi być nad wami, nie? No, czyli tak pozioma, że jednak pionowa i tak pionowa, że jednak próbuje pokazać pastor, że jest pozioma, nie? No to weźcie go pod włos, bo ja mam być posłuszny starszym, tak? Poza tym o hierarchiczności świadczy to, co pisze święty Paweł do Tymoteusza, tak? A co pisze? Do Tymoteusza czy do Tytusa? O! 3:13, 1 Tymoteusza. Ci bowiem, skoro dobrze spełnili czynności diakońskie, zdobywają sobie zaszczytny stopień, czyli biskupstwo. Czy w strukturze poziomej można mówić o jakimś zaszczytnym stopniu? Czy w strukturze poziomej można mówić o podwójnej czci? Prezbiterzy, którzy dobrze przewodniczą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci. Najbardziej ci, którzy trudzą się głoszeniem słowa i nauczaniem. 5:17, 1 Tymoteusza. Czy w poziomej strukturze jest możliwość, żeby ktoś był godny podwójnej czci? Czy jest możliwość, żeby ktoś się starał o wyższe stanowisko? Diakoni są wybierani spośród ludzi, tak? A więc nakładają na nich ręce, to widzimy w Dziejach Apostolskich, chyba 6 rozdział, tak? Następnie diakon, jak jest dobry diakon, może być biskupem, a więc jest wierny. Spośród wiernych staje się diakonem, dobry diakon staje się biskupem, tak? A więc jest pionowa hierarchia, tak? Którzy sprawują nad nami władzę, tak? Dla dobra naszych dusz, tak? Winniśmy im posłuszeństwo i uległość, tak? A nad pasterzami jest pasterz. Papież, paś owce moje. Fakt, że przez pierwsze wieki, że nikt nie był papieżem, jest po prostu, no dobra, ku woli ścisłości, prawdą. Dlaczego? Bo takie słowo jak papież w pierwszym wieku czy w drugim wieku nie było znane, a więc papież jako papież, tak, że Linus nie był papieżem, nie był nazwany papieżem, ale to nie znaczy, że nie było funkcji, jaką osoba, która ma tytuł papieża, pełni, a pełni ona funkcję dzierżenia kluczy, które Chrystus przekazał Piotrowi, i paszenia owiec Chrystusa. To jest istota papiestwa, pontyfiksa maximusa. I zwał papieża jak zwał, to nie ma najmniejszego znaczenia słowo, bo na samochód możemy powiedzieć samochód, możemy powiedzieć auto, tak? Niektórzy jeszcze mówią może taksówka, tak? Ale to są synonimy, tak? O, jeżeli ktoś mówi auto, no to nie jest auto, to jest samochód, nie? No nie, bo i samochód, i auto, wsiadam i jadę, nie? On nie jest papieżem, ale czy tam pełni funkcję paszenia owiec z ramienia Chrystusa i dzierży klucze, które Chrystus przekazał. I
ta osoba jest najważniejsza w kościele. I tą osobę, nawet jeżeli przez pierwszych wieków nie nazwano papieżem, to nie znaczy, że takiej osoby dzierżącej władzę nad całym kościołem nie było, bo one były już Piotr. I w Dziejach Apostolskich i w listach widzimy Piotr i apostołowie, Piotr i apostołowie. Piotr jest zawsze, nigdy nie ma apostołowie i Piotr. Piotr jest zawsze stawiany przed apostołów, świadczące o tym, że wyróżniało go jakieś pierwszeństwo. 15 rozdział, dobrze wiecie, mówił to do apostołów, że Bóg mnie wybrał spośród was, by poganom głosić dobrą nowinę. Przepraszam, ale chyba wszyscy apostołowie zostali posłani, by głosić dobrą nowinę, nie? Wszyscy apostołowie. To dlaczego mówi przed apostołami, że on został wybrany? O jakim wybraństwie mówi? Poza tym Duch Święty i apostołowie i starsi, czyli apostołowie starsi, uzgadniają Sobór Trydencki, ustanowienie dla wszystkich wiernych. 16 rozdział, święty Paweł z Barnabą czy Sylasem nakazują zachowywać postanowienia ojców Kościoła, czy ojców Soboru, apostołów i starszych. A więc jest pionowo, jest centrala i posłuszeństwo. Pastor Cyrikas nie potrafi tego biblijnie udowodnić, obalić, nie potrafi pokazać biblijnie poziomej struktury Kościoła, dlatego po prostu tak nagina i tak przegina, że aż po prostu to jest śmieszne. Nie da się wcisnąć z protestanckiej struktury Kościoła, ile w ogóle tam jest jakakolwiek struktura, no ale nazwijmy to już strukturą do Słowa Bożego. Pozdrawiam.